Rozdział 14. W salach Akademii Sithów wyczuwało się niezwykle uroczystą atmosferę. Bractwo Ciemności odniosło spektakularne zwycięstwo nad Jedi na Rusanie i radość panująca na uczcie, jaką Cordis wydał na cześć tego zwycięstwa, wciąż jeszcze wypełniała powietrze. W czasie treningów, ćwiczeń i lekcji studenci podnieconymi szeptami wymieniali między sobą informacje o szczegółach bitwy, których się dowiadywali. Jedni mówili, że Jedi na Rusanie zostali wybici co do nogi, inni twierdzili, że zginął sam Lord Hoff. Krążyły plotki, że świątynia Jedi na Coruscant była bezbronna i przejęcie jej przez mrocznych lordów Sithów stało się kwestią dni. Mistrzowie wiedzieli, że większość z tego, co opowiadano, było grubo przesadzona bądź nieprecyzyjna. Jedi na Rusanie zostali zniszczeni, ale wielu uciekło. Lord Hoff nie zginął, prawdopodobnie zbierał teraz Jedi do nieuniknionego kontrataku. A świątynia Jedi na Coruscant wciąż pozostawała poza zasięgiem Lorda Kaana i Bractwa Ciemności. Na rozkaz Cordisa jednak instruktorzy nie poskramiali entuzjazmu uczniów dla podniesienia ogólnego morale. Radosny nastrój w Akademii miał jednak niewielki wpływ na Baina. Potrzebował 3 tygodni regularnych sesji w zbiorniku Bakty, aby w pełni dojść do siebie po straszliwym pobiciu przez Siraka. Zazwyczaj przegrana na ringu oznaczała 1 lub 2 dni w zbiorniku i student mógł na nowo rozpocząć szkolenie. Tyle, że zazwyczaj studenci nie przegrywali tak sromotnie jak Bane. Horst nie oszczędzał pięści. I Bane przeżył w okresie dorastania niejedno solidne lanie. Kary w młodości nauczyły go, jak radzić sobie z bólem fizycznym. Lecz trauma, jaką wywołał u niego Sirak, była o wiele gorsza niż wszystko, co przeżył z rąk ojca. Bane maszerował przez korytarze Akademii, choć ten miarowy krok był raczej kwestią wyboru, aniżeli konieczności. Niewielkie dolegliwości, jakie jeszcze odczuwał, były bez znaczenia. Dzięki zbiornikowi Bakty jego połamane kości zrosły się, a sińce całkiem zniknęły. Szkody emocjonalne były jednak o wiele trudniejsze do wyleczenia. Minęła go para roześmianych studentów, raczących się podobno prawdziwą relacją ze zwycięstwa Sithów na Rusanie. Kiedy zbliżyli się do samotnej postaci, ich rozmowa nagle ucichła. Bane odwrócił głowę, żeby uniknąć spojrzenia im w twarze, gdy go mijali. Kobieta mruknęła coś niezrozumiałego, ale pogarda w jej tonie była aż nadto wyraźna. Bane nie zareagował. Radził sobie z bólem emocjonalnym w jedyny sposób, jaki znał. Ten sam, w jaki radził sobie z nim jako dziecko. Wycofywał się w głąb siebie, starał się stać niewidzialny, by uniknąć pogardy i drwin innych. Jego klęska, tak publiczna i jednocześnie tak całkowita, zniszczyła podejrzaną od początku reputację Baina zarówno u studentów, jak i u mistrzów. Jeszcze przed pojedynkiem wielu podejrzewało, że moc go opuściła. Teraz ich podejrzenia się potwierdziły. Bane stał się wyrzutkiem Akademii. Studenci go unikali, mistrzowie nie zauważali. Nawet Sirak go ignorował, biciem sprowadził swojego rywala do poddaństwa. Bane już nie był wart tego, by go zauważać. Uwaga Zabraka, podobnie jak wszystkich prawie studentów, skupiała się teraz na młodej kobiecie, która przybyła do Akademii wkrótce po bitwie na Rusanie. Miała na imię Githany. Bane słyszał, że kiedyś była padawanką Jedi, ale odrzuciła światło na korzyść ciemnej strony. Historia dość zwyczajna w Akademii. Githany jednak zwyczajna nie była. Odegrała istotną rolę w zwycięstwie Sithów na Rusanie i przybyła na Korriban w glorii bohatera zdobywcy. Bane nie był dość silny, by uczestniczyć w przyjęciu zwycięzców, na którym Cordis przedstawił nowo przybyłą reszcie studentów. Ale od tego czasu wielokrotnie widywał ją w Akademii. Była zachwycająco piękna.
Oczywiście wielu studentów jej pożądało. Co równie oczywiste, wiele studentek jej zazdrościło, choć dla własnego dobra ukrywały to uczucie. Gittany była równie arogancka i okrutna, co atrakcyjna fizycznie i miała w sobie wyjątkowo silną moc. W ciągu kilku tygodni wyrobiła sobie opinię osoby, która niszczy wszystko, co stanie jej na drodze. Nic dziwnego, że szybko stała się ulubienicą Cordisa i innych mrocznych lordów. Dla Baina nie miało to szczególnego znaczenia. Dreptał sobie po korytarzach ze spuszczoną głową, kierując się ku bibliotece zlokalizowanej w podziemiach Akademii. Studiowanie archiwów wydawało mu się z początku najlepszą metodą uzupełniania nauk mistrzów. Teraz chłodne, ciche pomieszczenia głęboko pod głównymi piętrami świątyni stanowiły dla niego jedyne miejsce ucieczki. Nie poczuł żadnego zaskoczenia, że ogromna sala była pusta, jeśli nie liczyć rzędów półek zarzuconych dość bezładnie ułożonymi i zapomnianymi tomami. Niewielu studentów się tutaj zapuszczało. Po co tracić czas na rozważanie nad mądrością starożytnych, skoro możesz pobierać nauki u stóp samego mrocznego lorda? Nawet Bane przychodził tu tylko w ostateczności. Mistrzom szkoda było dla niego czasu. W miarę jednak, jak badał starożytne teksty, czuł, że ta część jego osoby, którą uważał już za umarłą, zaczynała się budzić do życia. Wewnętrzny płomień, wściekłość, która zawsze stanowiła jego najtajniejszą rezerwę, gdzieś przepadł. Jednak ciemna strona wzywała go nadal, choć słabiej, i Bane zrozumiał, że nie jest gotów się poddać. Poświęcił się zatem studiom. Studentom nie wolno było wynosić zapisów z archiwum, więc Bane musiał wszystko czytać na miejscu. Wczoraj skończył wreszcie dość długi i szczegółowy traktat dawnego lorda Sithów o imieniu Nagasadov na temat stosowania alchemii i trucizn. Nawet w tym dziele odnalazł małe ziarenka głębszej mądrości, które zagarnął dla siebie. Kawałek za kawałkiem jego wiedza wzbogacała się nieustannie. Powoli wędrował wzdłuż półek, spoglądając na tytuły i autorów w nadziei, że znajdzie coś użytecznego. Był tak pochłonięty szukaniem, że nie zauważył ciemnej sylwetki okrytej płaszczem z kapturem, która stanęła w drzwiach i przyglądała mu się w milczeniu. Gittany nie odzywała się, obserwując, jak wysoki, potężny mężczyzna wędruje pomiędzy archiwami. Fizycznie był imponujący. Nawet pod luźną szatą odznaczały się wspaniałe mięśnie. Koncentrując się tak, jak nauczyli ją mistrzowie Jedi, zanim ich zdradziła, wyczuwała w nim potęgę ciemnej strony. Był zastanawiająco silny mocą, a jednak nie zachowywał się jak człowiek silny lub potężny. Nawet tu, z dala od wszystkich oczu, chodził przygarbiony, ze skulonymi ramionami. Zrozumiała, że to właśnie Sirak potrafi zrobić z rywalem. Zrobi to także i z nią, jeśli zmierzy się z nimi przegra. Gittany miała szczery zamiar wyzwania uznanego za najlepszego studenta Akademii, ale dopiero wówczas, kiedy będzie pewna, że zdoła go pokonać. Odnalazła Baina, mając nadzieję, że nauczy się na jego błędach. Patrząc teraz na niego, takiego słabego i złamanego, zdała sobie sprawę, że może tu uzyskać coś więcej niż tylko informacje. Zwykle unikała sprzymierzania się z innym studentem, zwłaszcza tak silnym jak Bane. Gittany wolała pracować sama. Wiedziała doskonale, jak niszczycielskie mogą być konsekwencje nieoczekiwanej zdrady. Ten mężczyzna jednak był słaby, odsłonięty, samotny, zdesperowany. Nie byłby w stanie zdradzić nikogo. Odczekała, aż usadowił się przy stole i rozpoczął lekturę.
Odetchnęła głęboko, odrzuciła kaptur i pozwoliła, by długie włosy spłynęły jej kaskadą na plecy. Przybrała najbardziej uwodzicielski ze swoich uśmiechów i weszła. Bane ostrożnie rozłożył stronnicę starożytnego tomu, który zdjął z półek archiwum. Był on zatytułowany Rakata i Nieznany Świat. Jeśli wierzyć dacie, pochodził sprzed prawie 3000 lat standardowych. Ale nie tytuł czy też temat dzieła go zainteresowały, lecz autor, Darth Riven. Historia Rivana znana była doskonale zarówno Sithom, jak i Jedi. Bane jednak zainteresowany był głównie użyciem tytułu Darth. Żaden z nowoczesnych Sithów nie używał tytułu Darth, woląc określenie mroczny lord. Bane zawsze uważał, że to dziwne, ale nigdy nie spytał o to mistrzów. Może w tym tomie, napisanym przez jednego z ostatnich wielkich Sithów, którzy używali tego tytułu, znajdzie wskazówkę, dlaczego został on zarzucony i zapomniany. Zaledwie zaczął czytać pierwszą stronę, kiedy usłyszał, że ktoś się zbliża. Podniósł wzrok i ujrzał zbliżającą się ku niemu ostatnią studentkę Akademii, Gitany. Uśmiechała się, dzięki czemu jej i tak piękna twarz wydawała się jeszcze piękniejsza. Dawniej Bane widywał ją czasami, lecz tylko z daleka. Z bliska jej uroda po prostu zapierała dech. Kiedy przysiadła się do niego, delikatny zapach perfum sprawił, że jego już i tak mocno bijące serce przyspieszyło rytm. Bane, szepnęła. Mówiła cicho, choć w archiwum nie było nikogo, komu mogłaby przeszkadzać ich rozmowa. Szukałam cię. Jej słowa zaskoczyły go zupełnie. Szukałaś mnie? Dlaczego? Położyła mu dłoń na przedramieniu. Potrzebuję cię. Potrzebuję twojej pomocy przeciwko Sirakowi. Jej bliskość, lekki kontakt z ramieniem i kuszący zapach przyprawiały go o zawrót głowy. Potrzebował dłuższej chwili, żeby zrozumieć, co miała na myśli, ale gdy tylko to do niego dotarło, zrozumiał jej zainteresowanie. Do jej uszu musiały już dotrzeć wieści o poniżeniu, jakiego doznał Bane z rąk Zabraka. Przyszła poznać go osobiście w nadziei, że dowie się czegoś, co pozwoli jej w przyszłości uniknąć podobnego losu. Nie pomogę ci z Sirakiem, rzekł, odwracając się i chowając twarz w książce. Dłoń na jego przedramieniu zacisnęła się lekko. Podniósł wzrok. Gitani pochylała się nad nim i stwierdził, że patrzy wprost w jej szmaragdowe oczy. Proszę, Bane, posłuchaj chociaż, co mam do powiedzenia. Skinął głową, nie wierząc, że będzie w stanie wykrztusić słowo, dopóki ono pozostanie tak blisko niego. Zamknął książkę i odwrócił się nieco na krześle, by lepiej ją widzieć. Gitany odetchnęła z wdzięcznością i odchyliła się lekko w tył. Poczuł leciutkie rozczarowanie, kiedy jej dłoń zsunęła się z jego ramienia. Wiem, co się stało na ringu, zaczęła. Wszyscy sądzą, że Sirak cię zniszczył i że ta klęska w jakiś sposób pozbawiła cię mocy. Widzę, że ty także w to wierzysz. Jej twarz przybrała wyraz smutku. Na szczęście nie litości, bo tego Bane nie zniósłby od nikogo, zwłaszcza od niej. Ale mówiła ze szczerym żalem. Kiedy nie odpowiedział, odetchnęła głęboko. Oni się mylą, Bane. Nie możesz tak po prostu stracić możliwości władania mocą. Nic z nas nie może. Moc jest częścią nas, częścią naszej istoty. Słyszałam o tym, co zrobiłeś Makurtowi. To pokazało, do czego jesteś zdolny. Odsłoniło twój prawdziwy potencjał. Udowodniło, że zostałeś pobłogosławiony potężnym darem. Zawiesiła głos, jej wzrok płonął. Możesz sądzić, że zmarnowałeś ten dar albo go straciłeś, ale ja wiem, że tak nie jest.
Czuję w tobie moc. Mogę ją wyczuć. Ona wciąż tam jest. Bane pokręcił głową. Moc może tam być, ale straciłem zdolność jej kontrolowania. Nie jestem czym, czym byłem. To niemożliwe, odparła łagodnie. Jak możesz sam w to wierzyć? Choć znał odpowiedź, wahał się przed jej udzieleniem. To samo pytanie sam sobie zadawał wiele razy, pływając w nieważkiej cieczy w zbiorniku Bakty. Po porażce miał mnóstwo czasu, żeby zmagać się ze swoją porażką. Zorientować się, co zrobił źle, ale nie wiedział, jak to naprawić. Nie był pewien, czy chce dzielić to osobiste objawienie z niemal obcą osobą. Komu innemu jednak mógłby to powiedzieć? Innym studentom na pewno nie. Z pewnością też nie mistrzom. A choć ledwie znał Gitney, to ona wyciągnęła do niego rękę. I tylko ona. Odsłanianie osobistych słabości tu, w Akademii, było jednak pomysłem szalonym i ryzykownym. Przykra prawda była jednak taka, że Bane nie miał tu nic do stracenia. Przez całe życie napędzał mnie gniew. Wyjaśnił, mówił powoli, ze wzrokiem wbitym w blat stołu, niezdolny spojrzeć kobiecie w twarz. Gniew czynił mnie silnym. Był moją więzią z mocą i z ciemną stroną. Kiedy zginął Forg, kiedy go zabiłem, zrozumiałem, że jestem również odpowiedzialny za śmierć mojego ojca. Zabiłem go z pomocą ciemnej strony. I czujesz się winny? Zapytała znów, kładąc mu na ramieniu miękką dłoń. Nie. Może? Nie wiem. Dłoń Gitany była ciepła. Czuł to ciepło emanujące poprzez materiał rękawa na skórę pod nim. Wiem tylko, że to mnie zmieniło. Gniew, który mną kierował, zniknął. A po nim zostało, no cóż, nic. Daj mi rękę. Jej głos brzmiał surowo i Bane wahał się bardzo krótko, zanim wyciągnął dłoń. Chwyciła ją obu rękami. Zamknij oczy, rozkazała, czyniąc to samo. W ciemności poczuł bardzo wyraźnie siłę, z jaką ściskała jego palce, tak mocno, że czuł przez jej dłonie bicie serca, szybkie, niecierpliwe, a jego i tak już łomoczący puls jeszcze przyspieszył w odpowiedzi. Poczuł łaskotanie w końcach palców. To było coś więcej niż czysto fizyczny kontakt. Sięgnęła ku niemu poprzez moc. Chodź ze mną, Bane, szepnęła. Nagle wydawało mu się, że spada. Nie, nie spada. Nurkuje. Spływa w dół ku wielkiej przepaści, czarnej pustce we własnym wnętrzu. Lodowata ciemność zmroziła jego ciało, stracił uczucie w kończynach. Nie czuł już dłoni Gitney, oplatających jego dłoń. Nie wiedział nawet, czy ona wciąż obok niego siedzi. Był sam, w mrocznej pustce. Ciemna strona to emocje, Bane. Jej słowa dochodziły z bardzo daleka. Słabe, ale wyraźne. Gniew, nienawiść, miłość, żądza. To one czynią nas silnymi. Spokój to kłamstwo. Jest tylko pasja. Mówiła teraz głośniej. Dość szybko, by zagłuszyć bicie jego serca. Twoja pasja wciąż tam jest, Bane. Znajdź ją. Wydobądź. Jakby w odpowiedzi na jej słowa poczuł, że zaczynają w nim zbierać emocje. Czuł gniew, wściekłość, czystą, pulsującą nienawiść. Nienawiść do innych studentów za ich pogardę. Nienawiść do mistrzów za to, że go opuścili. Ale najbardziej nienawidził Siraka, a wraz z nienawiścią przyszedł głód zemsty. A potem poczuł coś jeszcze. Iskrę. Mgnienie światła i ciepła w zimnej ciemności. Jego umysł skoczył i chwycił ten płomień. I przez jedną cudowną chwilę
Znów poczuł pulsującą w sobie potęgę mocy. A potem Gitani wypuściła jego dłoń. I wszystko zniknęło, zdmuchnięte, jakby tylko to sobie wyobraził. Ale nie wyobraził sobie. To było coś realnego, naprawdę to poczuł. Ostrożnie otworzył oczy, jak człowiek budzący się ze snu, który boi się zapomnieć. Sądząc z wyrazu twarzy Gitani, ona także musiała coś poczuć. Jak to zrobiłaś? Zapytał, bezskutecznie usiłując ukryć desperację w głosie. Mistrz Handa nauczył mnie tego, kiedy jeszcze byłam w zakonie Jedi, przyznała. Pewnego dnia po prostu straciłam kontakt z mocą. Dokładnie tak samo jak ty. Byłam bardzo młoda, kiedy to się stało. Mój umysł nie mógł sobie poradzić z czymś tak nieogarnionym i stworzył mur, by się chronić. Bane skinął głową, ale zachował milczenie, by mogła mówić dalej. Twój gniew wciąż tam jest i moc. Teraz tylko musisz przebić się przez mur, który wzniosłeś wokół niej. Musisz wrócić do początków i nauczyć się jeszcze raz, jak łączyć się z mocą. Jak mam to zrobić? Przez szkolenie, odparła Gitani, jakby to było oczywiste. Jak inaczej można się nauczyć władać mocą? Słaba nadzieja na objawienie, którą sobie rozbudził, zgasła. Mistrzowie nie chcą mnie już uczyć, wymamrotał. Cordis im zabronił. Ja cię będę szkolić. Z wdziękiem zaproponowała Gitani. Mogę się z tobą podzielić wszystkim, co wiem od Jedi na temat mocy. Mogę ci również przekazywać wszystko, czego się dowiem od mistrzów na temat ciemnej strony. Bane się wahał. Gitani nie była mistrzem, ale przez wiele lat odbywała szkolenie Jedi. Zapewne wiedziała o mocy znacznie więcej niż on. W najgorszym razie nauczy się więcej z jej pomocą niż bez niej, a jednak coś w jej ofercie go zaniepokoiło. Dlaczego to robisz? Uśmiechnęła się przebiegle. Wciąż mi nie ufasz? To dobrze, nie powinieneś. Wchodzę w to tylko dla siebie. Sama nie jestem w stanie pokonać Ziraka. Jest za silny. Powiadają, że jest Sitari, wymamrotał. Nie wierzę w proroctwa, odparowała, ale na pewno ma potężnych sojuszników. Poza tym pozostali zabrakowie też są wobec niego całkowicie lojalni. Jeśli mam kiedykolwiek go wyzwać, potrzebuję kogoś po mojej stronie, kogoś silnego mocą, kogoś takiego jak ty. Jej rozumowanie było sensowne, ale wciąż go niepokoiło. Lord Cordis i mistrzowie nie zgodzą się na to, ostrzegł. Podejmujesz ogromne ryzyko. Ryzyko jest jedynym sposobem, aby odebrać nagrodę, odparła. Poza tym nie obchodzi mnie, co myślą mistrzowie. W ostatecznym rozrachunku przeżywają ci, którzy liczą tylko na siebie. Bane potrzebował kilku sekund, aby zrozumieć, dlaczego jej słowa brzmią tak znajomo. A potem przypomniał sobie, co powiedział mu Groszik przed wyjazdem za Patros. Nie licz na pomoc innych. W końcu zawsze i tak zostajemy sami. Przeżywają tylko ci, którzy wiedzą, jak się sobą zaopiekować. Pomożesz mi odzyskać moc, a ja pomogę ci załatwić Ziraka. Powiedział w końcu, wyciągając rękę. Uścisnęła ją, po czym wstała, aby wyjść. Bane jednak nie zwolnił uchwytu, zmuszając ją, by znów usiadła. W jej oczach pojawiły się niebezpieczne błyski, ale nie dbał o to. Dlaczego odeszłaś od Jedi? Zapytał. Wyraz jej twarzy złagodniał. Pokręciła głową, wyciągnęła wolną rękę i łagodnie położyła mu na policzku. Chyba jeszcze nie jestem gotowa, aby ci o tym powiedzieć. Skinął głową. Nie musiał jej teraz naciskać. Powiedział, że jeszcze sobie na nic nie zasłużył. Dłoń lekko zsunęła się z jego policzka. Puścił ramię Gitani. Jeszcze raz obrzuciła go taksującym wzrokiem,
po czym wstała i odeszła szybkim, stanowczym krokiem. Nie oglądała się, ale Bane z przyjemnością odprowadzał wzrokiem jej rozkołysane biodra, zanim zniknęła mu z pola widzenia. Gitani wiedziała, że obserwował ją, gdy wychodziła. Mężczyźni zawsze się na nią gapili. Była do tego przyzwyczajona. W sumie uznała, że spotkanie było udane. Przez ułamek sekundy pod koniec, kiedy nie chciał puścić jej ręki, zastanawiała się, czy nie pomyliła się w jego ocenie. Jego bunt nieco zbił ją z tropu. Spodziewała się, że pozostanie słaby i służalczy. Kiedy jednak spojrzała mu w oczy, zrozumiała, że Bane przylgnął do niej z desperacji i lęku. Jedno spotkanie, a on już nie mógł znieść myśli o to, by ją wypuścić. Choć była z Sithami od niedawna, posłuszeństwo ciemnej stronie przychodziło jej bardzo łatwo. Nie czuła dla Bane'a litości ani smutku. Jego wrażliwość pozwalała jedynie łatwiej go kontrolować. W przeciwieństwie do Jedi, Bractwo Ciemności nagradzało ambicje. Każdy rywal, którego pokonała, był świadectwem jej wartości i podwyższał jej status wśród Sithów. Bane stanowił doskonałe narzędzie do pokonania jej rywali. Przynajmniej tak jej się wydawało. Był niewiarygodnie silny mocą. Silniejszy nawet niż jej się na początku wydawało. Była zdumiona potęgą, jaką w nim wyczuwała. A teraz owinęła go sobie wokół palca. Musi tylko dopilnować, aby tak już zostało. Będzie prowadziła Bane'a powoli. Zawsze o krok w tyle za jej własnymi możliwościami. Była to niebezpieczna gra. Ale wiedziała, że potrafi ją dobrze rozegrać. Wiedza oznaczała potęgę, a tylko ona kontrolowała wiedzę, jaką mu przekaże. Nauczy go, przywiąże, nagnie do swojej woli, a potem wykorzysta, aby zmiażdżyć Siraka. A w końcu, jeśli uzna, że Bane staje się zbyt silny, zniszczy i jego. Nad Korribanem zapadła noc. Trzaskające pochodnie rzucały upiorne cienie na ściany korytarzy Akademii. Bane szedł tymi korytarzami, otulony w czarny płaszcz, niewiele różniąc się od własnego cienia. Uczniom nie wolno było opuszczać sypialni po capstrzyku. Był to jeden z kroków, jakie Cordis podjął w celu zredukowania niewyjaśnionych wypadków śmiertelnych, bardzo częstych w akademiach zamieszkanych przez adeptów ciemnej strony. Bane wiedział, że gdyby został przyłapany, kara byłaby ciężka, ale noc to jedyny czas, kiedy mógł działać, nie będąc widziany przez innych studentów. Ostrożnie podążał przez piętro, na którym zlokalizowane były dormitoria studentów, aż dotarł do schodów wiodących na górne poziomy i do kwater mistrzów. Rozejrzał się szybko, na boki, obserwując migoczące cienie na kamiennych ścianach. Znieruchomiał, nasłuchując dźwięków świadczących o tym, że ktoś mógłby go przyłapać. Zapamiętał trasy nocnych czujek, które patrolowały korytarze o zmierzchu. Wiedział, że minie prawie godzina, zanim wrócą na to piętro. Było jednak wiele innych osób. Obsługa kuchni, sprzątacze, ogrodnicy, które pracowały na potrzeby akademii i mogły się tu kręcić. Słysząc jednak wyłącznie ciszę, szybko ruszył po schodach. Prześliznął się pod osobistymi apartamentami Cordisa, z pewną ulgą stwierdzając, że nawet mistrz Sithów czuje potrzebę zamykania drzwi na noc. Minął kolejne pół tuzina drzwi, zatrzymując się dopiero przed pokojem wechmistrza. Zastukał raz. Cicho, żeby nie obudzić innych. Zanim powtórzył stukanie, drzwi otworzyły się i stanął w nich Twilek. Przez ułamek sekundy Bane pomyślał, że tamten czekał na niego pod drzwiami, ale to było oczywiście niemożliwe. Raczej doskonale wyszkolony refleks fechmistrza zareagował na pierwsze pukanie tak szybko, że był przy drzwiach, zanim Bane zdecydował się zastukać drugi raz. Twilek miał na sobie spodnie, ale jego tors był nagi,
Ukazywał tatuaże i blizny. Ten skoczony wyraz twarzy potwierdzał przypuszczenie Bane'a, że tamten nie wiedział o jego przybyciu, a szybkość, z jaką złapał gościa za ramię i wciągnął do środka, dowodziła naprawdę niezwykłego refleksu. Zanim więc Bane zorientował się, co się dzieje, drzwi za nim były już zamknięte i zaryglowane, a on znajdował się obok mistrza w małym, ciemnym pomieszczeniu. Gospodarz zapalił niewielki pręt żarowy na stojaku przy łóżku i spojrzał groźnie na nieproszonego gościa. — Co tu robisz? — syknął, zniżając głos. Bane zawahał się, niepewny, ile mu powiedzieć. Myślał o ofercie Gitani, o tym, co mu powiedziała. Stwierdził, że ma rację, musi zadbać o siebie, jeśli ma przeżyć. A to oznacza, że to on ma pokonać Siraka, nie ona. Chcę, żebyś znów mnie szkolił, wyszeptał. Żebyś nauczył mnie wszystkiego, co sam wiesz na temat walki na miecze świetlne. Kasim w odpowiedzi pokręcił głową, ale Bane'owi zdawało się, że zauważył lekkie wahanie. Cordis nigdy się na to nie zgodzi. Postawił sprawę jasno. Żaden z mistrzów nie może dłużej marnować na ciebie czasu. Nie wiedziałem, że podlegasz Cordisowi, odparował Bane. Czy w Bractwie Ciemności wszyscy mistrzowie nie są sobie równi? Zagrał bezczelnie na dumie fechmistrza, ale Twilek bez trudu poznał się na tym. Uśmiechnął się, rozbawiony śmiałością Bane'a. Istotnie, przyznał. Ale tu, na Korribanie, inni lordowie podporządkowują się Cordisowi. Pozwala to uniknąć komplikacji. Cordis nie musi wiedzieć, zauważył Bane, czerpiąc utuchę z faktu, że Kasim nie odmówił mu natychmiast. Ucz mnie w tajemnicy. Możemy spotkać się nocą na dachu świątyni. A dlaczego miałbym to robić? Zapytał Twilek, krzyżując muskularne ramiona. Żądasz nauk od Lorda Sithów. A co oferujesz w zamian? Znasz mój potencjał, naciskał Bane. Cordis mnie odrzucił. Jeżeli teraz odniosę sukces, nie będzie mógł się wtrącić. Jeśli stanę się wielkim wojownikiem Bractwa, Lord Khan dowie się, że to ty mnie wyszkoliłeś. A jeśli nie, nikt nawet nie będzie podejrzewał twojego udziału. Nie masz nic do stracenia. Nic poza moim czasem, odparł tamten, drapiąc się w podbródek. Straciłeś wolę walki. Pokazałeś to w pojedynku z Sirakiem. Jego głowo-ogony drżały lekko. I Bane uznał to za znak, że mimo wszystko rozważa propozycję. Zawahał się jeszcze raz. Jak wiele może mu wyjawić? Wciąż zamierzał się zgodzić, ale Gitani uczyła go posługiwania się mocą i jej ciemną stroną. Ale zdał sobie sprawę, że jeśli tylko ona będzie go uczyć, pozostanie zawsze gorszy od niej. Jeśli chce zlikwidować Siraka, Kasim będzie musiał mu pomóc. A ona nigdy nie może się o tym dowiedzieć. Moja wola walki wróciła, rzekł wreszcie, nie chcąc ujawniać roli Gitani w jego nagłym zmartwychwstaniu. Jestem gotów przyjąć potęgę ciemnej strony. Kasim skinął głową. Dlaczego to robisz? Bane wiedział, że to ostateczna próba. Kasim był mrocznym lordem Sithów. Jego talent i umiejętności zarezerwowano dla tych, którzy pewnego dnia powstaną i wstąpią w szeregi Bractwa Ciemności. Chciał czegoś więcej niż tylko dowodu, że Bane jest naprawdę gotów. Potrzebował dowodu, że jest godzien. Chce zemsty, odparł Bane po dłuższym namyśle. Chce zniszczyć Siraka. Chce go zmiażdżyć pod obcasem jak robaka. Fechmistrz uśmiechnął się z ponurą satysfakcją. Zaczynamy jutro.